Rara, City of Echoes Senpai, orywa o cincin gadaj suki nandayo, desune. Pierwszy boss przyzywa ady, które gonią graczy i ampują sobie damage. Wypierdalacie je w kosmos, nie biorąc ich do bossa, bo je zje i siebie wtedy zbufuje. Nie wchodzicie też w pajęczyny na podłodze, bo nakładają staki, a 5 staków zmienia was w kokon. Drugi boss jest zajebisty dla kasterów, bo trzeba się ruszać, więc można słuchać, jak debile płaczą. Uciekacie od frontala to raz. Uciekacie od latających pierdolców to dwa. Zabijacie ada to trzy. A jak rozpocznie się taka burza insektów, tu zielona, to macie niewielką poruszającą się bezpieczną przestrzeń, w której chcecie stać, omijając przy tym wszystko inne, co boss rzuca. Ostatni oponent, gdyż dungeon jest trzybossowy oraz krótki, czyli zajebisty. Atakujecie przydupasów, żeby zrespiły fioletowe plamy na podłodze. Gdy boss zacznie odpierdalać, to zaczyna was przeciągać, a pokaście wykurwia was do kosmosu. Możecie wejść w fioletową plamę, która zrespi snerującego was moba, który sprawi, że nie zostaniecie przeciągnięci. Później zabijacie moba i wszystko jest zajebiście. A tak to też klasycznie, uciekacie od plam na ziemi, nie dając się czym trafić. Będzie też takie dziwne gówno, które sprawia, że z waszych postaci leci taki zielony beam, nie wiem jak to nazwać. Ustawcie się tak, żeby nie bić tym innych. Jeśli o trash chodzi, to małe pająki lubią wybuchać przed śmiercią. Przed pierwszym bossem musicie zabić też 3 mini bossy, które robią plus minus to samo, rzucając frontalem, który zostawia pajęczyny, których się nie stoi. I 2 z nich kastują jeszcze Fira, a 3 zieloną poruszającą się w chuj niebezpieczną plamę. W drodze zaś do drugiego bossa pająki kastują Volley, a jak wszyscy kurwa wiemy, Volley bije wszystkich i się go przerywa. Sentry Stackshell to taki żuk. Kastuje alarm. Jak wykastuje, to przyjdzie Momo o 3 w nocy i wam postać usunie. Podobało się? Zajebiście, ale czemu jeszcze nie zostawiłeś łapy w górę, komentarza ani suba? No właśnie. Dzięki za film. Siemano.